Kolejny druk. Zmiana uchwały numer 58 przez 795 przez 12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. Projekt grupy radnych. Pierwsze czytanie. Druk numer 1575. Referuje pani radna Magdalena Basara. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, proponowana zmiana uchwały dotyczy dość szczególnego przypadku, a mianowicie osób, które posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny i z którymi będzie zawierana lub przedłużana umowa najmu. Dotyczy to takiej sytuacji, kiedy wszystkie osoby zamieszkujące w tym mieszkaniu przekraczają 75 lat. Uważam, że takich przypadków jest mało. Jest w ogóle eksmisja do lokalizacji. Szanowni państwo radni. Jest dość stresogenną sytuacją. W związku z tym dla tych osób 75-letnich, którzy najczęściej to taką zmianę zamieszkania bardzo przeżywają, proponuję, aby wprowadzić okres najmu, umowy najmu na okres 8 lat. Tak samo jak i to było do tej pory i dalej proponowane jest do utrzymania w przypadku przedłużenia umowy. Jeszcze raz powtarzam, dotyczy to tylko i wyłącznie przypadku, że wszyscy zamieszkujący przekroczyli 75 lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 10 grudzień 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 12 grudzień 2013 roku, godzina 15.